Cześć, dacie, z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do pierwszych wrażeń ZTE Axon 7. Muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo przyjemne urządzenie. Oczywiście nie pozbawione błędów, jak zawsze coś znalazłem. Co do samej konstrukcji, telefon większy niż 7 mini, oczywiście natomiast nadal tak świetnie zbudowany. To raz, po drugie, bardzo fajnie naprawdę te telefony leżą w dłoni. To jest jeden z dużych plusów, może nie zawsze zwracam na to tak mocno uwagę, natomiast tutaj rzeczywiście fajnie ta zakrzywiona powierzchnia z tyłu wpasowuje się nam w dłoń. Aparat troszkę wystaje, no mnie akurat tak drobny poziom jakby właśnie tej powierzchni, która tutaj jest ponad samym aluminiowym korpusem urządzenia, nie przeszkadza specjalnie. Natomiast no warto gdzieś tam o tym wspomnieć. Z tych rzeczy, które są najbardziej denerwujące, jeżeli chodzi o samą właśnie konstrukcję, to jest to, że mamy te przyciski. One, tak jak mówię, ładnie wyglądają, bo rzeczywiście prezentuje się to fajnie, że tutaj mamy takie złote, te dwie kropki, ten okrąg. Natomiast oprócz tego, że możemy zamienić sobie konfigurację lewo-prawo, jeżeli chodzi o wstecz i menu aplikacji, to niestety nie można wymusić tutaj po prostu przycisków ekranowych. I brak podświetlenia w tej półce cenowej wydaje mi się, że jest takim mało śmiesznym żartem. Natomiast jeżeli chodzi o samo urządzenie, bardzo celny, bardzo trafny i szybki skaner odcisków palców. O, pierwsza rzecz, o której warto gdzieś tam powiedzieć. System jest zarządzany w ten sposób, że eliminuje aplikacje, które w tle zaczynają zużywać dużo energii i różne się pojawiają. Na ogół te same, biorąc pod uwagę, że nawet jeżeli są wyłączone, one się mogą gdzieś uruchomić. To jest fajna sprawa, bo rzeczywiście oszczędza to energię. Niestety w tym telefonie nie da się w żaden sposób sensowny podejrzeć tego, ile mam zużycia energii, jeżeli chodzi o ekran, nie wiem dlaczego. Natomiast no warto powiedzieć, że rzeczywiście no, w chwili obecnej jest jak najbardziej w porządku z urządzeniem. Zaraz przejdę do aparatu, bo tutaj taka jedna mała dygresja. Natomiast jeżeli chodzi o sposób odpalania się wszystkich aplikacji, jest naprawdę bardzo w porządku. Ciach. Odpalają się, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń, urządzenie działa płynnie, wyniki w testach syntetycznych są naprawdę mega imponujące, ale to już dokładnie pokażę wam w recenzji. Wszystko się odpala jak powinno, nie mam tu jakichś większych z tym problemów. Z dźwiękiem jest naprawdę bardzo dobrze. Ciężko powiedzieć, czy to jest poziom Idola 4S. Wydaje mi się, że tak, natomiast nie wiem, czy jest głośniej. Na pewno jest duża, większa dysproporcja dźwięku, jeżeli chodzi o górny i dolny głośnik. W sensie ten na górze po prostu głośniej gra. Tak bym powiedział, że to jest takie 60% do 40%. To jest taka rzecz, która może kogoś tam interesować. Natomiast i tak jest naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o to urządzenie. Wygląda to tutaj wszystko bardzo, bardzo w porządku. Nie wiem, dlaczego nie ma tego podwójnego tapnięcia, żeby wyłączyć sobie ekran. Niestety, no nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego zrobić. Mamy specjalną aplikację do tego, ale jak widzicie, skaner odcisków palców jest naprawdę mega precyzyjny. Po prostu dotykamy i odblokowuje się. Dopracowali to na pewno. Natomiast co do samego systemu, to oczywiście przyjdziemy sobie później, to wam pokażę w recenzji dokładnie, natomiast kilka rzeczy mogę wam powiedzieć o aparacie tutaj. To znaczy tak, w momencie kiedy brakuje światła, nieźle, no, to znaczy no, widać sporo szumów i to też rzeczywiście jest rzecz, która może lepiej wypadać w telefonach w podobnej półce cenowej, na przykład w zeszłorocznych flagowcach, wypada to lepiej. Natomiast w ciągu dnia wygląda to naprawdę bardzo w porządku. Mam takie zastrzeżenia drobne co do systemu automatycznego, to znaczy tak, w systemie automatycznym, jak możecie zauważyć, bardzo ładnie rozmazuje tło, pomimo tego, że sporo szumu tutaj jest, ale bardzo ładnie rozmazuje tło, ale niestety autofokus nie jest w stanie wyłapać z bardzo bliska pewnych obiektów. No nie był w stanie tutaj jakby wyostrzyć tego kapselka od mleka, natomiast w momencie, kiedy zrobiłem sobie tak, tu w tym miejscu zrobiłem sobie na ręcznym i już jest to dużo lepiej widoczne, więc tryb ręczny pozwala na ostrzenie z bliższej odległości i to jest dobry plus. Natomiast jest też pewien taki problem śmieszny, jeżeli chodzi o tryb ręczny. Znaczy, oczywiście, no, jeżeli tutaj sobie robimy zdjęcia, obraca nam się ta część, nie obracają nam się tutaj te zdjęcia i tak dalej, no to jesteśmy w stanie jeszcze zrozumieć. Natomiast w momencie, kiedy się przerzucimy na ręczny, tutaj również te parametry nam się nie przestawiają, nawet jeżeli w nie wchodzimy, więc pamiętać, no to tak jak w Huawei'ach na początku też nie wszędzie jakby to było dopracowane, wydaje mi się, że to powinno się również tutaj obracać, tak dla, no po prostu, żeby po prostu było lepiej. Natomiast same zdjęcia są robione szybko, nie mam takich większych zastrzeżeń, zdjęcia oczywiście więcej będzie w recenzji. Wieczorem niestety trochę szumu, więc mimo wszystko, no nie jest to poziom na przykład S6, bym powiedział szczerze, natomiast i tak mimo wszystko bardzo ładnie to wygląda. Ładnie rozmazuje tło, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń. Jeżeli będzie wystarczająco jasno, to ta fotka naprawdę będzie bardzo, bardzo
w porządku. Na samym końcu jeszcze jedna taka ważna informacja. Otóż sam ekran oczywiście świetnie świeci i tutaj chyba też podkreśleniem tego jest, można to wyłączyć naturalnie, natomiast jest taka funkcja, która pozwala, żeby przy każdym odblokowaniu był inny ekran blokady z inną tapetą i te tapety są dobrane tak, że ten AMOLED rzeczywiście no, prezentuje się tutaj świetnie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, niewątpliwie. Warto również wspomnieć, że no, jeden chyba taki mankamentem oprócz tych przycisków podświetlanych, które w tej klasie powinny być, no to jednak cena mimo wszystko. Fajnie jakby to urządzenie było trochę tańsze. No zobaczymy, może jakoś spektakularnie spadnie o kilka stówek, chociaż na to bym nie liczył. Tak czy siak naprawdę jestem mega zadowolony. No z baterii mówię, no korzystam od godziny gdzieś tak 11. Od godziny 11 62%. Właściwie cały czas używam tego urządzenia jako główne, więc nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Myślę, że cały dzień spokojnie wytrzyma. Nie ma tych statystyk, natomiast no myślę, że to takie będzie spokojnie 3-4 godziny na ekranie na pewno, a czy więcej ciężko tak naprawdę określić. Dajcie znać, co myślicie. No, ja jestem póki co zadowolony, fajnie się to prezentuje, jeszcze troszkę potestuję i oczywiście wszystkie najważniejsze informacje będą w recenzji. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!